Dlaczego zamknąłeś się w lesie? Na jak długo i kiedy to było? No to idziemy czy nie idziemy? No idziemy. No to chodź. No ja czekam na ciebie. Nie, no ja czekam na ciebie. Tak. Wow, to nawet tego nie wiedziałam. To będzie rodzajem gwałtu. Stałem się takim cyberwróżem. Czyli dowolne dwie osoby, dowolne. Ja ich nie muszę znać, nie muszę z nimi rozmawiać nawet, nie muszę ich na oczy widzieć. Dowolne dwie osoby jestem w stanie określić i nauczyć tego innych również, bo tu cały klucz jest, określić jak one w różnych sytuacjach między sobą będą reagowały i jak najprawdopodobniej się zachowają. Więc to dotyczy seksu, to dotyczy wszystkiego. Dzień dobry, moim gościem jest Mirosław Mikołajczyk. Mirek, powiedz na początku, dlaczego zamknąłeś się w lesie, na jak długo i kiedy to było? No to, że zamknąłem się w lesie, to też, to wszystko się wiąże z długimi historiami, ale faktycznie, że zamknąłem się w pewnym momencie w 2017 roku, wyjechałem w mazowieckie lasy, jak to znajomy mówi, do Azji, już za Wisłą jest Azja, i zamknąłem się tam, i tam powstało, wróciłem do swojej pasji tak naprawdę, pasji życiowej, ponieważ całe życie funkcjonowałem w biznesie, ale wróciłem do swojej pasji, do człowieka. Do człowieka i kilka lat wcześniej, stykając się z zupełnie, absolutnie niszową nauką, jaka jest psychocybernetyka, bardzo mnie to zachwyciło. To jest tak niespotykane i tak mało znane na świecie, ale miałem okazję poznać jednego z doktorantów, samego twórcy psychocybernetyki. Już niestety profesora Mazura na świecie nie było, bo w 83 roku zmarł. Natomiast o samej psychocybernetyce można by było opowiadać też godzinami i wykorzystując, że tak powiem, ten fundament wiedzy psychocybernetycznej, zacząłem pracować nad takim wyzwaniem, ponieważ całe życie funkcjonowałem w biznesie i dla mnie jeszcze do tego równolegle w marketingu sieciowym, więc dla mnie spotkanie drugiego człowieka w celach biznesowych było częścią życia. To już w zasadzie to było życie zarówno biznesowe, jak i towarzyskie. I pewnie jak większość z was zetknąłem się z takim odczuciem wewnętrznym, że spotykam osobę i z jedną mi się, w cudzysłowie, nadaje na jednej fali. Ja nie mówię, czy już zawieramy kontrakty, czy nie, ale rozumiemy się w pół zdania, a nieraz spotykamy osobę, że już na wejściu mamy jakby taką cofkę, jakby taką ostrożność. No ja po zaznajomieniu się, czy poznaniu psychocybernetyki wiedziałem już, z czego to wynika. Natomiast doszedłem do punktu w swoim życiu, w którym za mnie to, że tak powiem, w jednym haśle. Matematyka jest królową nauk, komunikacja jest królową kompetencji. Dobrze, to do brzegu. Ja będę, jesteś tak. Gadułą, będę się wbijała ze swoimi to pytaniami. Najwyżej. Czyli krótko, tak, 2017 tak. Rok, zamknąłeś się w lesie, byłeś tam lat? Pięć. Wow, to nawet tego nie wiedziałam. I urodziło się z tego twoje dziecko. Urodziło się z tego moje dziecko, aczkolwiek jak się rodziło, to jeszcze nie wiadomo było, że to będzie takie dziecko. To powstawało z dnia na dzień. A takie to znaczy takie, jakie? Czyli komplementarna aplikacja, która w zasadzie rozpoznaje, oblicza sposoby i kanały komunikacji pomiędzy ludźmi. No brzmi to skomplikowanie. Głównie aplikacja, która pokazuje mi główne parametry charakteru człowieka, a poprzez rozpoznanie tych charakterów już można przeanalizować typowe zachowania dla danej jednostki, czyli jak dany człowiek w różnych sytuacjach będzie się zachowywał. I to nie wszystko, ponieważ w trakcie już badań takich praktycznych w terenie okazało się, że większość ludzi jest zainteresowana, a jak ten. No i w zasadzie to był kolejny rok przebudowy całego programu, całego systemu pod kątem relacyjnym. Czyli efekt jest taki, że dzisiaj dowolne dwie osoby, dowolne, ja ich nie muszę znać, nie muszę z nimi rozmawiać nawet, nie muszę ich na oczy widzieć, dowolne dwie osoby jestem w stanie określić i nauczyć tego innych również, bo tu cały klucz jest,
określić, jak one w różnych sytuacjach między sobą będą reagowały i jak najprawdopodobniej się zachowają. Więc trąca to, zresztą taka ciekawe określenie powstało, że stałem się takim cyberwróżem, czyli bo z zewnątrz wygląda to w sposób naprawdę oszałamiający. Jak można o człowieku, czy o ludziach, czy o rodzinie, czy o związkach, czy o biznesie powiedzieć tak wiele, nie rozmawiając, nie zadając pytań, nie drążąc tematu, tak bardzo określić niejako w punkt, jak się ludzie zachowują między sobą. Czyli podsumowując, dziecko ma na imię? Dziecko ma na imię EmiType, EmiTypy. Jest to nazwa własna, już również zastrzeżona, cały program zastrzeżony na terenie Unii Europejskiej, mam już odpowiednie certyfikaty. Natomiast nazwa własna EmiType wzięła się z bardzo prostej, podstawy. Otóż podstawą funkcjonowania tego EmiTypów jest specyficzne połączenie między sposobem funkcjonowania umysłu człowieka i sposobem działania ciała człowieka. Dobrze, Mirku, tak. Zatrzymam cię. O EmiTypach osoby zainteresowane będą mogły się dowiedzieć z twojej strony. Link do strony zamieścimy pod tym nagraniem. Podsumowując, podając wyłącznie datę urodzenia i płeć, taka osoba może dowiedzieć się o sobie zaskakujących rzeczy, to znaczy ona to wie, ale to wynika bardziej z podświadomości niż z takiej świadomej wiedzy na swój temat. Czyli po pierwsze poznać siebie i nauczyć się bądź dowiedzieć się, jak się lepiej komunikować z wybraną osobą z otoczenia. Czy to jest szef, pracownik, dziecko, rodzic, partner, bez znaczenia. Dokładnie. Ja myślę, że tutaj warto wspomnieć jeszcze, że przede wszystkim poznać siebie. Ja tu przytoczę, jeżeli pozwolisz, takie maksymę Junga, który powiedział, jeżeli nieświadomego nie uczynisz świadomym, będzie to kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to losem. EmiTypy nie robią nic innego, jak uświadamiają pewne, tak jak ładnie to nazwałaś, pewne zachowania, pewne odczucia, pewne parametry, wskazując źródło tego, czyli gdzie jest źródło, że tak, a nie inaczej reaguje. I teraz znając to źródło, jesteśmy w stanie, bardzo ważne, w zgodzie ze sobą modelować nasze zachowania. W zgodzie ze sobą. Powiedziałeś, że jesteś czymś w rodzaju cyberwróżem, ale tak naprawdę cała ta teoria i aplikacja jest oparta na naukowych. Tak, jest na ścisłej, na ścisłej wiedzy. To jest ścisła wiedza dotycząca przepływów energoinformacji w człowieku, czyli na oparta o wzory jakościowej teorii informacji stworzonej przez Mariana Mazura. Marian Mazur stworzył teorię sterowania systemami autonomicznymi, więc to jest absolutnie najściślejsza wiedza, bo matematyczno-fizyczno-cybernetyczna, tak? Tylko przeniesiona, że tak powiem, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Mirku, tematem dzisiejszego naszego spotkania, właściwie rozmowy, może sprzeczki, a może nawet kłótni, będzie temat, jakim jest kobieta w energii męskiej w kontekście prowadzenia biznesu. Temat wyzwanie, ponieważ kobiety działają w biznesie i ty zwróciłeś mi uwagę, że kiedy wspomniałam podczas naszej prywatnej rozmowy, że jak to biznes to energia męska, zacząłeś poszerzać ten wątek, a ja ciebie zatrzymałam, mówię: Mirek, stop, to będzie dobry temat, żebyśmy się pokłócili na wizji. Dobra, i teraz powiedz mi proszę, zaczniemy od prywaty, ponieważ nie rozmawiamy jakoś bardzo często, ale jak rozmawiamy prywatnie, to się dogadujemy. A jak mamy kwestie biznesowe do omówienia, bo takie nas próbę podjęliśmy jakiś czas temu, teraz do tego wracamy, takie nas łączą, to nie możemy dojść do porozumienia. Jaka jest tego przyczyna? O, jesteś gotowa, żeby to wyciągać? Ja znam tak. EmiTyp, Agnieszko, i przyczyna jest prozaiczna. Moje postrzeganie jest bardzo dalekowzroczne. Umiejętność łączenia, to wynika z percepcji, tak? Tak to umownie teraz nazwijmy, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Więc ja mam taką cechę, że widzę bardzo, bardzo daleko. Bardzo daleko. I jakikolwiek temat wrzucisz, to ja już widzę
nie teraz, co będzie, tylko następstwa tego, co tam się wydarzy. I tak funkcjonuje mój mózg, ja tego nie przeskoczę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ciebie z kolei, to twoją taką dominującą cechą, fundamentalną cechą jest taka, no i tu teraz sztuka słowa. Stabilizacja, konsekwencja, konserwatyzm, upartość, w zależności od sytuacji, tak to będzie określane. Natomiast chodzi o to, jeżeli moglibyśmy tu skorzystać, że twój mózg pracuje na wzorcach, czyli na wszystko stwarza sobie wzorzec. Przy czym ten wzorzec jest subiektywny, czyli jest twój i on jest dla ciebie absolutnie jedyny, prawdziwy. Ale to nie wszystko. Ten mózg pozostałą część energii kieruje na wszystko, co odbiega od tego wzorca, czyli wyszukuje wszystko, co odbiega od wzorca. No i co robi ten mózg? Ma siłę, energię, kierunek, żeby naprawić coś, co odbiega od wzorca, bo jak coś odbiega od wzorca, to jest złe, czyli zepsute i trzeba to naprawić. Idealny archetyp nauczycielki, tak? Która tam w szkole nie tak, tylko tak, nie tak, tylko tak. Ale u ciebie jeszcze dochodzi pewna dynamika tej osobowości, która jest charakterystyczna dla osób, nazwijmy to, pielęgnujących status quo, czyli takich strażników stabilizacji. W związku z powyższym, połączenie tych dwóch cech będzie już sprawiało, że dla ciebie nagłe, zaskakujące zmiany będą zawsze stresujące, a więc unikając stresu, będę chciała mieć dystans, czasami uciekać. Natomiast ciekawostką, to jest dla ciebie i to jest twój świat i to jest takie oczywiste, tak zrozumiałe, że to, co widzisz, to jest prawda, bo jest. Ale w zestawieniu z otoczeniem, nagle otoczenie od ciebie odbiera sygnał, tak nie, tak ma być, tak zrób, to jest jedyne słuszne, więc co, jak zinterpretuję? Agnieszka jest uparta, a Agnieszka jest jak beton. No nie ruszysz, jak się uprze baba, no to nie ruszysz w cztery konie. I teraz, czy z taką osobą warto w ogóle negocjować i dyskutować? Nie. Nie, ponieważ jeżeli ja mam inne zdanie niż Agnieszka, to natychmiast Agnieszki proces mózg uruchomi. Inne zdanie, nie takie jak moje, a więc to nie jest ten wzorzec, więc trzeba go naprawić i będzie Mirka naprawiała. W takim razie, czy z Agnieszką da się dogadać? Oczywiście, że tak. Tylko żeby mózg Agnieszki przeskoczył, że tak powiem, zmienił wzorzec, to potrzebuje Agnieszka do tego autorytetu. Pytanie teraz, co jest dla Agnieszki autorytetem? Więc praktycznie jak to się w życiu odbywa, potwierdź albo zaprzecz. Jeżeli ja będę mówił zupełnie coś innego, to Agnieszka na początku bunt, sprzeciw, po czym jak ją coś zaintryguje, że może jednak tak jest, wróci do domu, otworzy Google albo zadzwoni do przyjaciela, gdzieś źródło, które jest autorytetem, sprawdzi, potwierdzi albo obali. Jeżeli obali, stoi przy swoim wzorcu. Jeżeli potwierdzi, natychmiast ulega korekta wzorca. Proces naginania czy naprawiania do wzorca pozostaje ten sam, niezmienny. Natomiast zmienia się wzorzec i w ten sposób Agnieszka zmienia zdanie. Więc dla Agnieszki, żeby zmieniła zdanie, potrzeba jest czasu. Potocznym językiem byśmy powiedzieli, ona musi się z tym przespać, musi się troszeczkę z tym oswoić, przyzwyczaić, ponieważ mózg musi dokonać zmian niejako wzorców i wtedy będzie Agnieszka funkcjonowała komfortowo, bo do tego to się wszystko sprowadza, do odczucia wewnętrznego komfortu, do którego każdy człowiek, bez względu na to, czym się zajmuje, co robi, dąży. Wewnętrzny spokój, wewnętrzny komfort, każdy dyskomfort będzie rodzajem gwałtu na samym sobie. Wyjaśnijmy widzom, dlaczego Mirek mówi do mnie Agnieszka. Stare przyzwyczajenie, tak. Zostawmy to niewyjaśnione. Zainteresowani na moim kanale znajdą odpowiedź. Mirku, kobieta jak się rodzi, to na tej ziemi ma funkcjonować w energii głównie kobiecej z domieszką męskiej. A mężczyzna jak się rodzi, to jego celem na tej ziemi jest funkcjonowanie w energii męskiej z domieszką kobiecej. I tej domieszki to powinna być taka szczyt, tak? No, nie. Zgadza się? No nie. I tu znowu wywrócę troszeczkę do góry nogami. Tak, tak nas uczono, tak się z tym zapoznawałem, w takim przekonaniu żyłem większość życia. Natomiast możemy o tym rozmawiać. Patrzę dzisiaj na to zupełnie troszeczkę inaczej, aczkolwiek to nie oznacza, że to, co mówisz, jest nieprawdą. Tylko, że jest to taka niepełna jakby prawda. Ja bym to nazwał taka poetycka, trochę filozoficzna, trochę taka o gdyby coś by. A ja bym chciał tu powiedzieć bardzo, bardzo konkretnie. Otóż organizm
jako organizm człowieka ma albo płeć męską, albo płeć żeńską. Razem z płcią, tu nie chodzi o narządy płciowe też, ale razem z płcią wiąże się to ze sposobem funkcjonowania mózgu, ze sposobem przetwarzania informacji i ze sposobem zarządzania energetyką organizmu. Więc płeć, ta sama sytuacja, inaczej będzie zachowywała się kobieta, inaczej mężczyzna. I tu uwaga, bardzo ważna. Rozróżnijmy dwie rzeczy. Co obserwujemy, czyli zachowanie na zewnątrz i to, co dzieje się w środku. Bo ja mogę być w tej chwili bardzo zdenerwowany, a uśmiechać się numer 24. I wszyscy powiedzą, ale wesoły. A z tyłu całe napięcie, stres, tak? Więc mówiąc o emitypach i patrząc na człowieka, ja patrzę przez pryzmat źródeł, czyli jego wewnętrznego komfortu, a nie co on mi pokazuje na zewnątrz. Bo to jest gra, to jest garderoba, to są maski w pozytywnym słowa znaczeniu, albo czasami w negatywnym. Natomiast płeć bardzo, bardzo determinuje zachowania. I tutaj możemy wymieniać, tu nie, możecie posądzać mnie czasami o szowinizm, ale to nie na tym rzecz polega. Popatrzcie, kobieta rozróżnia kilkanaście milionów barw, mężczyzna tylko kilkadziesiąt, około 65 tysięcy. Stąd też jak kobieta mówi, kupiłeś mi zielony, miętowy zamiast zielony, facet się gubi, tak? No my mężczyźni z przymrużeniem oka znamy cztery kolory i to nam wystarczy. Nie będę wymieniał. Natomiast dalej, bardzo ważna rzecz, funkcjonowanie kąta widzenia na przykład kobiety i mężczyzny. To są wszystko różnice płciowe. Kąt widzenia kobiety 135 stopni, kąt widzenia mężczyzny 65 stopni. I ktoś powie, no ale jakie to ma znaczenie? No chwilę się zastanówcie, żeby kobieta widziała obszar 135 stopni, to po prostu patrzy, nie rusza głową, nie rusza oczami. Żeby mężczyzna mógł to samo zobaczyć, to musi ruszyć oczami albo głową. Tak? I ten ruch z kolei wywołuje ruch otolitów w uchu środkowym, co z kolei ma wpływ na postrzeganie w przestrzeni. I stąd też te stereotypowe hasła, daj kobiecie mapę, to się pogubi. Bo ma zupełnie inną orientację w przestrzeni niż mężczyzna. Mówimy tutaj o płci, nie o jednostce jako jednostce. Tak? I teraz kolejna sprawa. No wszyscy to wiedzą, że dlaczego kobieta przed miesiączką gotuje obiad w sześciu garkach. Tak? No, bo tak! I już. I to jest, wiesz, to urasta do, no wszyscy to wiedzą, urasta do dowcipów, do jakichś anegdot, do przywar i tak dalej. Ale faktem jest, że w momencie, kiedy kobieta dojrzewa, zaczyna się zmieniać jej gospodarka hormonalna. I teraz u mężczyzny też, tyle tylko, że u kobiety te zmiany, następuje zmiana, która później zmienia się co miesiąc, w zasadzie co tydzień zmienia się gospodarka hormonalna kobiety, tak? Przygotowując się do jajeczkowania i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta zmiana hormonalna z kolei ma wpływ na tak zwany homeostat, czyli niwelator pików mocy w organizmie, a więc mówiąc prostym językiem, co tydzień kobieta będzie podejmowała inne decyzje. Dlatego, że inaczej będzie przepuszczała emocje, w moim rozumieniu emocja, czyli wyobrażenie o sytuacji, czyli ładunek perturbacyjny, czyli informacje i według innego filtra co tydzień będzie przepuszczała. A więc na wyjściu te decyzje jej, czyli te zachowania będą troszeczkę różne. Tak? I tak dalej, i tak dalej. I o tym można my godzinami rozmawiać. Natomiast u mężczyzny te zmiany nie przechodzą tak gwałtownie, czyli można by było powiedzieć, mężczyzna jest bardziej stabilny. Stabilny czy bardziej bezpłciowy, czy bardziej taki szary. Tak? No to jest kwestia już, zobacz, definicji nazywania. I to jest jedna rzecz, czyli płeć człowieka, ale ta płeć, bez względu na to, czy jest żeńska, czy męska, może występować w tak zwanej osobowości przedrefleksyjnej albo porefleksyjnej. I teraz, czym jest przedrefleksyjna osobowość? To jest osobowość, która niejako ma taki dar inicjowania, takiego jakby funkcjonowania w przestrzeni takiej, wie co chce, nie zwraca uwagi, idzie do przodu, czyli cechy jakby charakterystyczne dla takiego mężczyzny, tak? Czyli takie zdecydowanie, pójście do przodu, nie patrzenie na boki, idę, wiem co chcę. Natomiast osobowość porefleksyjna jest ustawiona jakby na radar, czyli na wyczucie, na reakcję. Nie na akcję, tylko na reakcję. Jak zareagować? Ale osobowość niezależnie od płci. Tak? Mówimy, czyli mamy dwa parametry, płeć męska, żeńska i osobowość przedrefleksyjna, porefleksyjna. I teraz zobacz. Dwa parametry i dwie właściwości. To mamy cztery kombinacje. Czyli może być
mężczyzna w osobowości przedrefleksyjnej, czyli w cudzysłowie, w takiej jakby quasi energii męskiej, ale może być mężczyzna w osobowości porefleksyjnej, czyli takiej radarowej, quasi, nazwijmy to umownie w cudzysłowie, żeńskiej, tak? I w tym momencie inaczej będzie zachowywał się taki mężczyzna niż na przykład mężczyzna w osobowości przedrefleksyjnej. Inaczej będzie funkcjonowała, zaraz to powiem o takich typowych rzeczach, które się zauważa na co dzień, tak? Inaczej będzie się zachowywała kobieta przedrefleksyjna, inaczej porefleksyjna. I tak, kobieta przedrefleksyjna, to w skrócie mówiąc, to jest baba z jajami, to jest baba w spodniach, taka herszt baba. Jak bardzo ta herszt baba będzie i taka żelazna dama, to będzie dopiero widać, inne parametry to mogą szczegółowo określić, ale to da się zauważyć. Ona się z tym urodziła? Ona się z tym urodziła i do końca życia będzie. I na pewno jesteś kobietą, zauważasz, że niektóre kobiety są takie bardziej jakby kobiece, a drugie takie przebojowe, takie konkretne, takie męskie, tak? Takie bizneswoman, ja to nazywam na odległość kija, nie podchodź. I teraz paradoks polega na tym, że te kobiety mają straszny kłopot bardzo często z relacjami, a głównie z relacjami męskimi. Dlaczego? Mhm. Dobrze, stop, zatrzymam cię. Świat internetu zalewa edukacja kobieta w energii męskiej, mężczyzna w energii żeńskiej, czym jest energia męska, czym jest energia żeńska. Wynotowałam sobie, co tak zwane edukatorki komunikacji, czyli poniekąd tym zajmujące się tym, co ty, komunikacji damsko-męskiej mówią. Energia męska, inicjowanie, akcja, działanie, dawanie, wykonywanie, rozwiązywanie problemów, walka, konkurencyjność, wygrywanie, mówią jak ma być zrobione, wydawanie poleceń, strategie, procesy. A energia żeńska, pasywność, podążanie, otrzymywanie, miłość, empatyczność, spontaniczność, emocjonalność, radość, zabawa, przyjemność, współpraca, bycie razem, pokojowe rozwiązywanie, bycie spokojną, radosną, po to, żeby towarzyszyć męskiej energii. Pięknie to nazwane, poeta by tego lepiej nie ujął i w zasadzie ze wszystkim się zgodzę. Tylko teraz, jeżeli przełożymy to faktycznie na funkcjonowanie człowieka, to tutaj się pojawiają, mogą się bardzo często pojawić ślepe uliczki. Bo jeżeli teraz, Agnieszko, na podstawie tego, co przeczytałaś, gdybyśmy nazwali to właśnie osobowością przedrefleksyjną, czyli cechy bez względu na płeć, przedrefleksyjne, porefleksyjne, to w zasadzie większość nam się z tym pokrywa. Ale teraz może się urodzić mężczyzna porefleksyjny, czyli mężczyzna, który ma w środku, wewnątrz, jakby rdzeń energii żeńskiej, albo kobieta, która ma rdzeń energii męskiej. Teraz dopiero ta kombinacja, żeby to łatwiej było wytłumaczyć, dopiero ta kombinacja pokaże nam taki fundament osobowości osoby. I teraz uważaj, ponieważ znając twój emityp, wiem, że jesteś osobowością porefleksyjną. Uwaga, dokładnie tak samo jak ja. Ja też mam osobowość porefleksyjną. I teraz zobacz, co to oznacza. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeżeli jesteś sama, nikogo w okolicy nie ma, to nie masz problemu z podjęciem decyzji, co zrobić, jak zrobić, w jaki sposób. Ale wystarczy, że ktoś się pojawi, syn, mąż, kolega, sąsiadka, znajoma. Momentalnie twój mózg podświadomie wystawia czułki, radary, jak twoje decyzje mają się odnieść do tego, co on chce, nie chce, bądź zawiesza decyzję, bo brak decyzji to też decyzja. I w tym momencie, popatrz, twój mózg będzie się odnosił do... Czyli ktoś, syn coś chce, ty nie chcesz, to ty zakomunikujesz, że nie chcesz tego, zrobisz, nie zrobisz tego, ale to jest dalej odniesienie się do sytuacji, a nie przedstawianie swojej. Więc zawsze, kiedy znajdziesz, wiesz, śmiesznie to wygląda, no śmiesznie czasami to jest przyczyną rozpadu związków, kiedy w relacji są dwie osobowości porefleksyjne. Wtedy jest takie jakby zawieszenie. Jedno czeka na drugie. Słuchaj, ja tego doświadczyłem też we własnym życiu. Idziemy do kina, no to idziemy do kina. No to ty się szykujesz, ja się szykuję. Ja się uszykowałem, patrzę, ty się szykujesz, to siadam. No dobra, ty się szykujesz, patrzysz, że ja siedzę, zająłem się komputerem to... i nagle, no to idziemy czy nie idziemy? No idziemy, no to chodź. No ja czekam na ciebie. Nie, no ja czekam na ciebie. Tak i tak czekamy. To dotyczy decyzji, to dotyczy seksu, to dotyczy wszystkiego. I teraz jeżeli popatrzysz,
jeżeli będzie kobieta porefleksyjna, czyli taka w tej energii kobiecej, to nada jej właśnie takiej absolutnie podwyższy jej kobiecość, czyli kobieta w energii kobiecej. I to jest takie bardzo kobiece, tak? Natomiast jeżeli będzie kobieta w energii takiej przedrefleksyjnej, to będzie właśnie taka herszt-baba. Ale uwaga, zabawa zaczyna się u mężczyzn, ponieważ jeżeli będzie mężczyzna w energii przedrefleksyjnej, czyli takiej męskiej, to taki mężczyzna będzie wyglądał jak misio, łagodny, w ogóle taki nie macho, nie męski. Dlaczego? Bo on ten rdzeń, tą siłę ma w sobie, więc nie ma potrzeby od dziecka demonstrowania tego, bo on to ma. W niektórych osobowościach jest to tak skrajnie, że się wydaje, że to jest taka dupa, nie facet, że tak powiem, tak? Tymczasem nic bardziej mylnego. Natomiast mężczyzna w osobowości porefleksyjnej, czyli takiej w tej energii, w cudzysłowie, kobiecej, będzie właśnie takim twardzielem, takim macho. Dlaczego? Ponieważ jako małe dziecko, wychowując się w społeczności, no wyobraź sobie dzieciaczek, który nagle się rozpłakuje, bo pszczółka pogoniła, bo złamałeś kwiatek, a pszczółka tam chciała wziąć sobie nektar i ona teraz będzie głodna. No przecież inni koledzy by go zżarli z kopytami. Więc żeby zasłonić swoją wrażliwość, zasłonić to, co jest w środku, buduje potężną zbroję. Im wrażliwość większa, tym ta zbroja jest większa. I mamy do czynienia z takim macho, który, wiesz, jak jest film Rzewny, gdzie kobieta się popłacze, to on zaraz, nie, to głupoty takie. Ucieknie od tego, bo to jest rodzaj maski. I teraz cała zabawa polega na tym, że my często obserwujemy maski, obserwujemy tą drugą perspektywę, nie widząc, co się w środku dzieje w człowieku. Emityp pokazuje mi ten środek, więc ja mogę swoje komunikaty rozumieć i kierować do środka człowieka, a nie tylko rozmawiać z jego makijażem, z jego fasadą, tak? I o to się rozbijamy w życiu. Dobrze. Okej. Rozmawiamy o kobietach w energii męskiej prowadzących biznes. Daj Boże, no. Co to w ogóle znaczy, że kobieta w energii męskiej prowadzi biznes? Bardziej mnie interesuje to, czy jeżeli nie ma tej osobowości właśnie, jak ty mówisz, porefleksyjnej, czyli tego genetycznego zasobu w sobie, tego porządku działania, systematyczności, to są dwie różne, to są zupełnie inne rzeczy. To są zupełnie, Agnieszka, w emitypach to są zupełnie inne rzeczy, okay. Zupełnie inne cechy. No zobacz, prowadzisz biznes na dużą skalę, z wielkim powodzeniem, masz osobowość porefleksyjną, czyli jesteś kobietą w kobiecie. Tak, tak to można powiedzieć. Czy przeszkadza ci twoja kobiecość w prowadzeniu biznesu? Nie, dopóki nie, ale... dopóki nie będziesz na siebie narzucała obowiązku, że muszę być twarda, bo wtedy się gwałcisz, występujesz wbrew sobie. Okej. Dobrze, ale do tej pory, bo to jest ciekawostka, którą chciałam dzisiaj zdradzić na naszej rozmowie, jasno komunikuję, że moją grupą docelową są kobiety. Dojrzałe, w wieku podobnym do mnie. Z reguły młodsze, bo ja jestem dość sprawna technicznie. I młodsze kobiety również przyciągam. Ale teraz okazuje się, że większość moich klientów to mężczyźni. I teraz, dlaczego tak się stało? Zastanawiałam się nad tym. Konsultuję więcej kobiet, ale mężczyźni szybciej podejmują decyzje ostatecznie, też decydują się na współpracę w moim modelu. Natomiast kobiety klientki, często te, które, bo z branżą beauty nie pracuję, ale z rozwojem duchowym, czy ezoterycznym, czy osobistym, tak, i te kobiety wybrały taką dziedzinę za swoją biznesową specjalizację. I kiedy ja im zadaję konkretne pytanie, czy jesteś techniczna, czy masz lęk przed kamerą, czy masz w ogóle pomysł na te swoje działania w social mediach, to spotykam się z dużym oporem, ale jak? Bo ja płynę, ja jestem we flow, ja jestem w energii żeńskiej, a ty jesteś w energii męskiej. Ja się nie zgadzam, żeby wejść w ten świat twojej energii męskiej, ponieważ on nie jest mój. Ja mówię, kochana, to rozumiem, że nie płacisz ZUS-u, podatków, nie planujesz sobie dnia, to powiedz proszę, jak wygląda twój dzień i czy tam jest chociaż 5 minut, skoro zgłaszasz się do mnie, to znaczy, że potrzebujesz pomocy w biznesie, czy tam jest chociaż 5 minut na te twoje działania biznesowe. Ale jest jeszcze jedna rzecz. W którą stronę zmierza świat, wiemy.
Internet i sztuczna inteligencja, technologia AI. Ja coraz częściej tłumaczę, że my może się dogadamy, czyli ja klientka, czy ja klient, czyli mężczyzna. Natomiast jeśli chodzi o to, co mamy do zrobienia, a mamy do zrobienia zaistnienie w świecie wirtualnym, którym nie zarządza człowiek. I ta przestrzeń ma zasady, które mnie przyszło, co lubię, poznać po to, żeby lepiej pomagać. Więc jeżeli nie znamy tych zasad funkcjonowania algorytmów, dlaczego coś, co tworzymy w pewnych momentach zyskuje tak na popularności, wręcz staje się, jak to się mówi, wiralowe, a niektóre rzeczy, które publikujemy w tym internecie, nie. To są zasady, które ja poznałam i z którymi chcę zapoznać tą kobietę w energii żeńskiej. Ale pojawia się opór. Więc moje pytanie, co jest nie tak? Czy ja, jako osoba, która no, jest analityczna, strategiczna, uwielbiam procesy, powinnam jakby odpuścić i jednak poddać się, tak jak moje klientki, fali płynięcia na tym pomyśle biznesowym? Czy one powinny zaadaptować się, kiedy chcą prowadzić biznes z sukcesem? I bardziej zrozumieć, że biznes lubi porządek, lubi strategię, lubi, no bo nie bez powodu, mężczyzna, który ma tą osobowość lidera, częściej odnosi sukcesy, no statystyki są nieubłagalne, więcej mężczyzn odnosi sukces w biznesie. Oczywiście tam się nakłada macierzyństwo, wyłączenie kobiety z aktywności biznesowej, zawodowej, mnóstwo rzeczy. Ale kiedy już rozmawiamy o takim etapie, w którym kobieta mówi tak, chcę mieć dobrze prosperujący biznes, chcę zaistnieć w internecie, w social mediach i mieć stąd klientów, to ma płynąć na fali, czy ma się nauczyć tego mojego podejścia? To czarne czy białe? Ani jedno, ani drugie i jedno i drugie. W ogóle znowu będę wywracał do góry nogami stereotypy, w których funkcjonujemy i nas nauczono. Okay? Ponieważ popatrz, na samym początku powiedziałeś, że kobieta ma flow, bo to jest charakterystyczne w ogóle dla kobiety. Wypełnianie przestrzeni, działanie. I wiesz, Konfucjusz dawno temu powiedział, znajdź pracę, którą kochasz, a nigdy w życiu nie będziesz musiał pracować. Ale niestety żyjemy w środowisku, w społeczności, gdzie za swoją pracę masz odprowadzić część swojej pracy, energii, jakkolwiek to nazwiemy, w postaci podatków. Więc to trzeba zrobić. No i teraz zobacz, jeżeli bardzo ważne hasło, to, że dwoje robi to samo, to nie oznacza, że robi tak samo. Okej? I teraz nie to, co robisz, a sposób, w jaki robisz to, co robisz, będzie determinowało twoją chęć, niechęć, komfort, dyskomfort. Ponieważ ty będziesz potrzebowała struktury, czyli wzorca, i dopiero jak ten wzorzec się osadzi, będziesz w nim dobrze funkcjonowała, a inna kobieta, jeżeli mówimy o kobietach, przyjdzie i powie, co ty gadasz w ogóle, jak ahoj przygodo, rozpoznanie w boju. Ale zatrzymam cię. To nie jest, że ja chcę, bo ja się też musiałam tego nauczyć. Ja przez lata płynęłam, też publikowałam, kiedy mi się chciało. Miałam wenę, publikowałam 4 razy dziennie, nie chciało mi się, nie publikowałam przez 2 tygodnie. To nie jest moje widzimisię, tylko ta znajomość zasad, które przez sam fakt, że ja chcę zaistnieć w tym świecie sztucznej inteligencji, która się też sama uczy, powoduje, że ja się do tej struktury dostosowałam. No i tak będziemy mogli rozpatrywać wszystko. Twoja osobowość porefleksyjna będzie reagowała na to, co jest. Czyli mówiąc innym, w cudzysłowie wielkim, tak? Ty będziesz rozpoznawała, jakie są zasady i się dopasowywała, a ktoś, kto jest przedrefleksyjny, powie nie, ja zrobię zasady. To jest dokładnie to samo, co w biznesie. Ja nie chcę mieć dobrej pracy, ja chcę mieć firmę, która, czyli fabrykę, która daje pracę. Mnie pytają często, jakie masz certyfikaty. Ja nie mam żadnych certyfikatów. Ja mogę dawać certyfikaty. Tak? Zobacz, to się wydaje śmieszne, ale to też towarzyszy nam. Jakbyśmy tego nie zauważali. Cały czas żyjemy w takim jakby pokłosiu przygotowania nas od szkoły podstawowej, od przedszkola do systemu, funkcjonowania w systemie. Ktoś
ten system tworzy, a my się mamy i musimy do niego dopasować. Oczywiście, dokładnie tak samo dopasowujemy się do natury, ale w jaki sposób? Jeden będzie ją obserwował i reagował, drugi będzie się w niej rozpływał, trzeci ją będzie modyfikował, a czwarty powie, nie, ja stworzę z tych narzędzi, czytaj drzew, roślin i tak dalej, zupełnie nową przestrzeń. Więc ja mówię o tych różnicach. I teraz to, co jest bardzo istotne, czego ja, co mi zaczęły pokazywać i z tysiącem ludzi już pracy, bo tu już tych, że tak powiem, analiz charakteru emitypowych zrobiłem już ponad tysiące. I to jest to, że każdy człowiek jest inny. Zobacz, my wszyscy to wiemy, no każdy jest inny. No i na tej wiedzy, że każdy jest inny, poprzestajemy. Ale w czym są te różnice? I właśnie emityp pokazują mi te różnice. To, że dwoje robi to samo, nie oznacza, że robi tak samo. Ty i koleżanka możecie być super przyjaciółkami, rozumieć się fajnie, a zaczniecie wchodzić w biznes i nic z tego nie wyjdzie. To nie dlatego, że nagle jedna jest zachłanna, druga nie. To jest różnica komunikacji. Czy da się coś z tym zrobić? Oczywiście, jeżeli wiesz, gdzie leży kłopot, to go rozwiążesz. Dasz sobie czas i go rozwiążesz. Jeżeli nie wiesz, zetkniemy się tylko ze swoimi odczuciami i nadinterpretacją, nazwijmy to, mózgu, co te odczucia dają, tak? No bo jeżeli jest dyskomfort, to uciekam. Jeżeli komfort, to lgnę. No prosta zasada. Według ciebie, jaka jest przyczyna, że sukces w biznesie częściej odnoszą mężczyźni? Według mnie to jest w ogóle czas. To jest w ogóle czas i sfokusowanie, dlatego że kobieta jest osobą mimo wszystko, jako płeć, rozproszoną, już pomijając społecznie. Wymieniłaś to, zobacz. Ty powiesz, no pomijam, właśnie ja bym tego nie pomijał. Macierzyństwo, opieka, zagospodarowanie jaskini, zadbanie, żeby były firanki, żeby było co wsadzić do garka i tak dalej. To życie nasze, no to sięgamy już początku XX wieku, gdzie ktoś wpadł mądry na pomysł, że hura, wszystkie kobiety na traktory i w jednej chwili opodatkowano drugą połowę ludzkości, tak? Wysyłając kobiety do pracy. To była katastrofa. Katastrofa, której odczuwamy do dzisiaj. Rozpadek rodzin, brak spójności. Mężczyzna, który szedł na polowanie, wracał do jaskini, żeby być zaopiekowanym, bo przyniósł jedzenie, w tej chwili wraca i ma się zająć tym, co ma się zająć kobieta. Uwaga tutaj na słowa, żeby nie wrzucać tego, że kobieta jest do garów, a mężczyzna do chodzenia. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o naturalną funkcjonowanie w przestrzeni. Żaden najlepszy ojciec, co do zasady, nie zapewni dziecku matki. To jest zupełnie inna miłość, zupełnie inny sposób opieki, tak? Czy to oznacza, że ojciec, jeżeli nie ma matki, nie będzie dobrym ojcem? Może być dobrym ojcem, ale to jest pewien wysiłek, pewne wyrzeczenie. Dla kobiety przychodzi to normalnie. I teraz taka kobieta, która ma się zająć biznesem, no to przepraszam cię bardzo, ona wewnętrznie stoi przed wyborem. Odrzucenie macierzyństwa, odrzucenie rodziny, odrzucenie domu, rzucenie się w wir kariery. Substytut, narkotyk, świetnie się w tym czują, a potem? Ale porozmawiaj z tymi kobietami, co czują w środku, czy nie czują tej pustki, takiej właśnie niezaspokojenia tej potrzeby kobiecości. Więc nie mylmy, ja patrzę naprawdę na to zupełnie inaczej, na zupełnie innych konkretnych parametrach i to, co tak się ładnie nazywa, ubiera w piękne slogany na rynku, to po prostu mówię, no tak, to jest prawda, ale tylko po części. Ja może powiem to na przykładzie marketingu, bo to jest twoja działka, dobrze? Każdy dobry marketingowiec dobrze wie, że jeżeli określimy do jakiegoś produktu grupę docelową i stworzymy kampanię, to ta kampania będzie skuteczna, trafi do 30% grupy docelowej. Ale nie wie do jakiej. Cybernetyka, psychocybernetyka odpowie konkretnie, do jakiej grupy docelowej to trafi. Mając te parametry, którymi dysponujemy, jesteśmy w stanie określić bardzo konkretnie, do której grupy docelowej to trafi, tak? Przez sam komunikat, jaki jest zawarty w tej reklamie, Mirku? Agnieszka, chociażby? Odwracamy z powrotem rolę. Oglądasz reklamę. Twoje receptory oczu, słuchu, czyli zmysłu oczu, słuchu, dotyku rejestrują bodźce, które przetwarzane są i filtrowane przez twoje parametry energoinformacyjne. A więc pewne rzeczy będą... Wiadomo. No, popatrz, to wszystko wiadomo, ale nikt tego nie łączy. Czyli idziemy do muzeum, 10 osób patrzy na jeden obraz, wychodzimy, kto zapamiętał co z obrazu.
I nagle okazuje się, że każdy z nich zwrócił uwagę na coś innego. Jednemu powiesz, a widziałeś to? Aha, aha, widziałem. A drugi, nie zauważyłem. Czyli zobacz, nasza percepcja kieruje uwagę na pewne spektrum działania. I o tym to pokazują emitypy. Na co twoja percepcja się kieruje? Czyli co potrzebujesz mieć w konsekwencji zapewnione dla siebie, żeby czuć wewnętrzny komfort. Inaczej się nie da. Znaczy, da się, ale to przypomina nurkowanie pod wodę na bezdechu. Jak długo wytrzymasz? Dobrze. Co ma zrobić kobieta, która wie, że musi zarabiać pieniądze, wie również, że nie chce pracować na etacie mid-szefa? Co ma zrobić? I poszerzę to pytanie, czy ma prawo, żeby nie używać słowa, powinna oczekiwać wsparcia od mężczyzny. Ależ oczywiście, że tak. Z tym, że ja bym tutaj nie szedł w kierunku ma prawo, czy oczekuje, a wszedłbym w kierunku zespołu, jakim tworzy mężczyzna kobietę, czyli rodzina. Rodzina, nawet jeżeli ona nie jest formalnie, po prostu związek dwojga ludzi, to jest jak taniec. Jeżeli byśmy podeszli do dwojga, do dwóch energii jak taniec, no to przepraszam cię bardzo, wyobraź sobie na scenie czy na parkiecie, naturą, jeżeli poobserwujesz tańczące pary, to naturą kobiety jest robienie różnych wygibasów, robienie takiego tła, zamieszania. I teraz kobieta będzie mogła to robić w pełni wówczas, kiedy będzie czuła bezpieczeństwo, że partner ją w razie czego chwyci. To ona się podda, ona się wygnie, prawda? Ale no tak. Dokładnie. I teraz jak zapytasz kobiety, z kim ci się dobrze tańczy, no z nim mi się dobrze tańczy, bo co? Bo ona może być sobą, a jednocześnie ma to poczucie bezpieczeństwa, że jak gdzieś potknie się noga czy coś, to ten partner jest blisko. Czy to oznacza, że kobieta ma robić co chce? No nie. Mówię na parkiecie. No nie. Cała zabawa polega na tym, że ten partner jej asystuje. Ale zobacz, co mówimy. To partner prowadzi kobietę. Naprawdę prowadzi? Czy to jest po prostu wspólny taniec, wyczucie rytmu i to rytm prowadzi? Tylko mężczyzna inaczej tańczy, kobieta inaczej. Jeżeli jest mądra kobieta i chce z jednego końca dolecieć do drugiego, no to jak ona sobie będzie tam leciała, to ten facet za nią będzie gonił i tylko uważał. Czy będzie miał facet w tańcu komfort? No nie. Jeżeli facet złapie kobietę i będzie ją mocno trzymał, nie pozwoli jej na bok kroka zrobić, to czy kobieta będzie miała komfort w tym tańcu? No nie. Cała zabawa polega właśnie na tym tańcu, tak? Jeżeli tak podejdziemy do energii. Piękne porównanie tego tańca i biznesu, bardzo trafne. A co w sytuacji, kiedy mężczyzna nie chce tej kobiety poprowadzić, ani ją złapać, pytanie kiedy ona leci? Brzmi, co znaczy nie chce, bo to ładnie brzmi. My widzimy objaw, że nie chce, ale to jest zawsze interakcja. Gdzieś leży źródło, gdzieś leży przyczyna. Powiem ci z mojego doświadczenia, jakkolwiek to zabrzmi, że we większości par, z którymi miałem do czynienia, które były gdzieś już tam na rozstaju, nawet na złożonych papierach rozwodowych, to zdziwiłabyś się, że rozmawiasz z jednym, rozmawiasz z drugim i jedno i drugie chce dobrze dla drugiej osoby. Czyli cała kłótnia wynika z miłości. Tylko znowu, każdy z tych osobno inaczej sobie wyobraża ten efekt końcowy. Czyli jak dojść do tego efektu? Obydwoje, czy kobieta mieszka, sam mężczyzna sam, potrzeba drewno na zimę. Obydwoje tego drewna potrzebują. Facet myśli, jak je porąbać i zrobić, a kobieta mówi, ja jestem kobietą, przecież nie porąbię. Przecież nie chodzi o to, żebyś rąbała drewno, tylko żebyś je miała. Prawda? Tak. I teraz jeżeli skupisz na to, jak zrobić, żeby mieć to drewno porąbane, no to masz, to popatrz, uwaga skupiona, masz już zupełnie inne możliwości, bo albo szukasz kogoś, kto już przywiezie porąbane, albo kupisz sobie rębarkę, do tego już siły nie trzeba, bo ona to sama zrobi, tak? Albo poprosisz sąsiada, który przyjdzie zrobi. Popatrz, ile możliwości jest do osiągnięcia tego samego. A my się fiksujemy na pewne rzeczy, że to tylko tak może wyglądać. Czyli wracając do tego związku, facet powinien przynieść do domu. I uwierz mi, jak porozmawiasz, w 90% mówimy o normalnych facetach, nie o schyziowanych czy jakichś zaburzeniach. Oddaliby bardzo wiele, gdyby mogli mieć to poczucie, że idą do pracy, przynoszą łup w postaci wypłaty i kobieta jest szczęśliwa i rządzi. I facet byłby dumny, bo naturą mężczyzny jest przynieść mięso do jaskini, przynieść zwierza do jaskini, usiąść i pójść na polowanie i narazić życie w walce ze zwierzem, ze smokiem, ale nie zginąć przy myciu naczyń, no błagam cię. Tak? Co nie oznacza, że facet nie myje naczynia. Sam bardzo lubię to robić i dla mnie to jest taki moment... Nie, ja nie znoszę. Lubię, a ja lubię, bo to jest dla mnie taki moment, nazwijmy to, wyłączam się i sobie tam robię automatyczne rzeczy. Więc
To wszystko jest kwestią nastawienia. I teraz, jeżeli mnie pytasz ogólnie. Mirek, jak spowodować w tej sytuacji, żeby to dwoje chciało naraz, czyli jeżeli mówimy o pomocy z twojej strony, czyli analizie EMI typowej, żeby w takich sytuacjach właśnie to dwie osoby zostały poddane tej analizie i czy w ogóle jest taka potrzeba? Ja uważam, że to jest nie tyle potrzeba, to jest w dzisiejszych czasach niezbędność. Dlaczego mówię, że w dzisiejszych czasach niezbędność? Ponieważ kiedyś jeszcze człowiek nie miał tego natłoku informacji, tak? W związku z powyższym więcej był taki spójny ze sobą, bardziej miał nawet nieświadomie obserwowanie, co jest fajne, co niefajne, nie było tylu bodźców. Dzisiaj doszliśmy w tym świecie technokratycznym do tego, że my nie znamy siebie. My nie wiemy, kim w istocie jesteśmy, czyli co lubię, co nie lubię. Ponieważ to, że ktoś powie, nie lubię lodów, dlaczego? No bo kiedyś tam, jak byłem dzieckiem, to mnie oblali. Ale w innych okolicznościach te lody mogą ci smakować, tak? Czyli to jest naprawdę dużo więcej wypadkowych. Jeżeli my nie znamy siebie, to bardzo często, chcąc dorównać stereotypowi, chcąc dorównać temu wizerunkowi tworzonemu przez współczesny świat, my gwałcimy siebie. Czyli chcemy stać się kimś innym. No ja cały czas powtarzam, z orła kury nie zrobisz. No możesz nauczyć orła, związać mu skrzydła, możesz go nauczyć, że chodzi, drapie jak kura, żre robaki jak kura, ale czy ten orzeł będzie szczęśliwy? On nawet uwierzy, że jest kurą, tym gorzej dla niego, bo jak spojrzy, nie daj Boże, w lustro, to mówi, jaka ze mnie paskuda, jakiś w ogóle, kogo to się wdało? To w ogóle nie wygląda, nie ma urody kury. I tak żyjemy. I teraz z mojego doświadczenia mówię, tak, już w pracy z ludźmi, że w momencie, kiedy zaczynamy rozkładać emityp na czynniki pierwsze, to uwierz mi, łzy bardzo często towarzyszą temu procesowi. Nie dlatego, że nagle coś odkryjemy takiego, czego ten człowiek nie wie. Nie. Moje wrażenie subiektywne to jest, że ten człowiek po raz pierwszy zaczyna słyszeć naprawdę, jaki jest to, z czym się utożsamia i co mu głęboko w duszy grało, tak? I nagle mówi, aha, czyli to, że ja tak się... Czyli ja mogę pracować wszędzie. Możesz pracować wszędzie pod warunkiem, że zapewnisz sobie warunki tej pracy. I nie mówię tutaj o super biurku, tak? Tylko jeżeli jest osoba, która potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi, no to posadź ją w zamkniętym, nawet luksusowym gabinecie. Jak długo wytrzyma? 3 miesiące i następuje wypalenie. Uwaga, te zasady nie dotyczą, w cudzysłowie, te zasady nie dotyczą korporacji. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Bo tam jednostka jest zepchnięta do statystyki. Wiem, że to mówię brutalnie, ale przychodzisz do korporacji, to jest twór, który rządzi się jak machina. Albo się dopasujesz, albo nie. Ale tu masz z kolei odpowiedź, dlaczego średni czas wyciśnięcia z człowieka wszystkiego to jest około 5 lat w korporacji, tak? Że człowiek wychodzi wypalony. Dlatego, że tam nikt nie zwraca uwagi, czy pracujesz zgodnie ze sobą, czy niezgodnie ze sobą. Ten komfort mamy wtedy, kiedy pracujemy w mniejszych firmach albo samodzielnie. Czyli podsumowując, jeżeli rozmawiamy na tym spotkaniu o kobiecym biznesie, jeżeli coś, jakaś, ale problemy i wyzwania pojawiają się w każdym Zawsze. Momencie, ale jeżeli coś idzie nie tak i również to dotyczy relacji z innym człowiekiem, niezależnie czy to jest partner, który wspiera, nie wspiera i tak dalej, wystarczy, żeby taka osoba sama zgłosiła się do ciebie i porozmawiała, bo zaczyna się od poznania swojego emitypu. Agnieszko, no to przecież popatrz, czym jest biznes? Biznes to i tak jest interakcja między ludźmi. Biznes rodzisz z ludźmi. Z jednymi się bardziej dogadujesz, z drugimi mniej. I wiesz, no mogę tysiące przykładów tutaj mówić. Na szybko. Dzwoni kobieta, która chce przyjąć, zacząć pracować z panią od marketingu. Tak? Świetnie im się nadaje. No mówi, super, no rewelacja. Ale Mirek, zobacz tam. Ja tak popatrzyłem w emitypy, jednej i drugiej i mówię, dobra, okej, bardzo proste pytanie. Czujesz się, jakby to była twoja bratnia dusza. No tak, no tak. Po co potrzebujesz do pracy, do zespołu swojej drugiej osoby? No, żeby zrobiła to, czego ja nie lubię, czyli analizy, tabelki, przypilnowała tak. A bierzesz sobie do zespołu kopię, klona swojego. Jak myślisz, czy ta druga osoba będzie szczęśliwa w tym, czego ty nieszczęśliwy, bo ona potrzebuje tego samego, co ty. Wolności kontaktu z ludźmi, czyli na zasadzie przykład przedstawiciela handlowego, który wpada, robi kontakty, nawiązuje kontakt, ale już nie robi raportów do biura, bo go to zabija. On ma talent w nawiązywaniu kontaktów. I teraz zobaczcie, my wpadamy w pułapkę swojego wyobrażenia, bez nazwania tego, bez rozpoznania, a to jest bardzo proste, żeby było jasne. To nie jest żadne odkrycie, tylko uświadomienie sobie, że skoro ja lubię biegać,
a w firmie potrzebuję kogoś, kto mi siedzi przy biurku, no to ja nie dobieram kompana, który lubi ze mną biegać, bo nam się dobrze biega. Bo jak go posadzę przy biurku, to on ucieknie. Jest nagranie na ten temat na moim kanale. Tak, nie znamy osoby, spodobała nam się, już bierzemy ją za wspólniczkę, bierzemy ją do współpracy, bo się nam fajnie gada. Zapominając o tym, że inne zasady dokładnie obowiązują w doborze zespołu. O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Właśnie, będziemy też rozmawiać na inne tematy. Dajcie znać w komentarzu, czy spotkanie z Mirkiem Wam się podobało i czy chcecie więcej. Jeżeli chcecie się z nim skontaktować, to również pod tym filmem, w okolicach tego filmu znajduje się link, gdzie będziecie mogli się z nim umówić na krótką rozmowę i sprawdzić, czy Mirek może Wam pomóc. Zgadza się? Czy chciałbyś coś dodać? Ja powiem tylko, powiedziałaś o zasadach. Ja przytoczę tu jeden z moich ulubionych cytatów profesora Masura. Znajomość zasad zwalnia nas ze stosowania metody prób i błędów. I zostawmy tak to na ten moment. Dziękuję Wam. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w następnym nagraniu. Miłego dnia. Do widzenia.